inny poseł, tym razem poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Grzegorz Wojciechowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tutaj w rozmowie z poprzednim gościem, z panem posłem Bartoszem Jóźwiakiem, padła kwestia weta prezydenckiego, tego, że prezydent wskazał nieco bardziej może taką łagodną i zniuansowaną drogę, jaką powinniśmy postępować. Jak pan przyjął weto prezydenta? Bo wędrujemy po Polsce i dla wielu polityków, także Prawa i Sprawiedliwości, widać wyraźnie, że to jednak był pewien szok, że nie mogą się z tym pogodzić, że mówią, że wyborcy nie rozumieją. Jak pan to przyjął? Na pewno to było zaskoczenie. To byliśmy zaskoczeni tą reakcją prezydenta. Oczywiście pracujemy nad następną wersją. Taką, żeby tutaj i zaspokoić tutaj to, co oczekuje od nas pan prezydent i również od nas. Nie chciałbym tego roztrząsać, bo chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była dobra ustawa, żeby sądy dobrze pracowały, żeby jak najmniej osób zgłaszało się do biur poselskich z interwencjami na działalność sądów. Czy jest jakaś taka granica, jakiś taki punkt brzegowy, poza który wy się nie posuniecie? Teraz się pytam o te propozycje, które ma przygotować pan prezydent. Jak sam zapowiedział, w ciągu 2 miesięcy znane są nazwiska niektórych przynajmniej osób, które nad tymi projektami pracują. Niekoniecznie są to osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. W tym oczywiście nie ma nic złego, ale pytanie jest, czy są jakieś takie rzeczy, na których najbardziej Prawo i Sprawiedliwości zależy. Pytam pana jako posła, który też jest członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, więc rozumiem, że te sprawy pana jakoś tam zajmują. Są takie punkty, które muszą znaleźć się w tym prawie dotyczącym wymiaru sprawiedliwości? Przede wszystkim wymiar sprawiedliwości musi działać sprawnie. W tej chwili mieliśmy taki trochę kierunek, że wymiar sprawiedliwości odchodził od wymierzania sprawiedliwości, a wymierzał prawo. Z tym właśnie najwięcej ludzi przychodziło do biur poselskich. Druga rzecz, która też w biurach poselskich się tutaj bardzo odbija, to jest to, co nazywamy pewną arogancją władzy, tej władzy sądowniczej. Zachowanie sędziów, sposób prowadzenia rozpraw, to również budzi wiele wątpliwości. Musi być pewna kontrola społeczna władzy sądowniczej, tak jak jest kontrola społeczna każdej innej władzy. To są jakieś takie podstawowe rzeczy, które muszą zostać uwzględnione w tych projektach. Te projekty muszą dać coś dla ludzi. Może nawet te projekty, które teraz będą, być może nawet więcej będzie dla ludzi, być może te reformy dalej pójdą. No, oczekiwanie społeczne reform jest naprawdę bardzo duże. Bardzo duże jest też oczekiwanie, że te wyroki, które te postanowienia sądowe, w zależności czy to są, jakie to są sprawy, bo niektóre się kończą postanowieniem, niektóre wyrokiem, że będą mogły zostać w jakimś trybie też wzruszone te, które rażąco naruszają prawo albo rażąco naruszają sprawiedliwość. Tutaj wasi koledzy parlamentarni z klubu Kukiz 15, oni często promują takie rozwiązania w stylu takim anglosaskim, amerykańskim, żeby ludzie wybierali sędziów, żeby tak to szło trochę w stronę takiego znanego nam z filmów efektownego modelu amerykańskiego. Czy pan uważa, że tego typu tradycje prawne, no jak dotąd na obce polskiej tradycji prawniczej, by się u nas przyjęły? One niewątpliwie mają taki demokratyczny charakter, prawda? Każdy może wybrać sobie sędziego. Tak, no jest to pewien kierunek, chociaż każda taka głęboka zmiana zasadnicza no powoduje w pierwszym momencie pewien taki szok. Nie powinna to być w przypadku władzy sądowniczej zmiana taka szokowa, ponieważ ta władza musi cały czas działać prawidłowo, a nie pod wpływem takiego szoku. I to powinna być zmiana bardziej ewolucyjna,
niż taka gwałtowna. Obserwatorzy sceny politycznej bardzo starają się dostrzec różnice. W szeroko pojętym obozie władzy powstają publikacje, że powstaje jakaś partia prezydencka. Mówi się tutaj o wyraźnej rywalizacji między Dużym Pałacem, Małym Pałacem, ulicą Nowogrodzką. Czy pan z perspektywy klubu parlamentarnego widzi jakieś symptomy jakiejś dekompozycji obozu władzy, czy raczej są to spekulacje dziennikarskie? Raczej to są spekulacje dziennikarskie. Nie widzę jakichś, nie wiem, działań, które by wskazywały, że prezydent tworzy własną partię, tak jak Macron we Francji, coś takiego. Ja tego nie dostrzegam. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest partią dużą i partią, która posiada pewne, nazwijmy to, frakcje, nawet nie tylko frakcje, ponieważ w skład klubu wchodzą też partie, chociażby przecież Ziobro czy Gowin, więc siłą rzeczy jest wiele poglądów w klubie Prawa i Sprawiedliwości i z tych poglądów można wypracować i to robimy. Ten wybieramy, ten najlepszy, z tych wszystkich poglądów budujemy właśnie ten najlepszy, najlepszy dla Polski. Nasz poprzedni rozmówca, który był posłem klubu łagodnie, ale jednak opozycyjnego, bardzo chwalił politykę zagraniczną rządu, więc może teraz, żeby trochę też zdobyć się na krytykę posła z kolei większości rządowej, zapytam, co w pracy rządu można by poprawić, żebyśmy też trochę pokrytykowali. Co by można poprawić? No, minęły dwa lata dobrej zmiany, zawsze, żaden proces nie jest idealny, prawda? Oczywiście, że żaden proces nie jest idealny. Chcielibyśmy, żeby te zmiany były szybsze i być może to należałoby też, może nie skrytykować, ale zachęcić rząd do jeszcze szybszych zmian. Zawsze jest tak, że też diabeł tkwi w szczegółach. I są szczegóły, które wymagają dopracowania. No, mieliśmy kilka takich spraw, które nie były do końca dopracowane. Kwestia budowy dróg gminnych, kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości, wymiaru Sądu Najwyższego. To oczywiście tutaj wymaga właśnie zarówno przyspieszenia, jak i dopracowania tych szczegółów. To są takie chyba najważniejsze przykłady, ale oczywiście my to dostrzegamy i staramy się na bieżąco korygować wszelkie jakieś niedociągnięcia czy jakieś inne tutaj, nie chcę powiedzieć błędy, bo to przecież nie o to chodzi, ale wiadomo, że zawsze coś jest do poprawienia i cieszę się, że poprawiamy, że tak to jest robione. No chyba jeszcze muszę poszukać tutaj kogoś na tym pięknym, chociaż deszczowym placu w Wieluniu, kto by jeszcze trochę pokrytykował rząd, a może kogoś nam się uda znaleźć. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Grzegorz Wojciechowski, był gościem Poranka Wnet z Wielunia.